Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj zajmiemy się drabiną ewolucji duchowej. To już trzecia audycja, Prawda Boża przy tablicy. Zachęcam też Was na mój drugi kanał Szlachetne Zdrowie i tam będzie Zdrowie przy tablicy. Ale dzisiaj tutaj sens życia wynikający z tej drabiny ewolucji duchowej, tak jak ją oryginalnie rozrysowała kiedyś Nel Halina Noel na podstawie dyktowań. Jaki właściwie jest sens naszego życia? Do czego dążymy? Co się tak naprawdę liczy? A co jest bez znaczenia? Bo jak jesteśmy duchami przed narodzeniem się kolejnym czy po śmierci fizycznej, wszystko wiemy, cała wiedza o życiu, o sensie życia jest jasna i przejrzysta, tak jak to podają dyktowania ludzi w duchu. Ale w momencie, gdy się rodzimy, wchodzimy w nowe ciałka, zapominamy wszystko, niestety, a może istety, i przeżywamy to swoje życie kolejne od początku, nie wiedząc, że jest ono konsekwencją naszych poprzednich żyć. To nas odróżnia od zwierząt, że my decydujemy o swoim życiu świadomie, mniej lub bardziej, ale też nie ma praw bez obowiązków, ponosimy konsekwencje swoich czynów, nie pamiętając ich, ale je ponosimy. W obliczu tej wielkiej Bożej sprawiedliwości, akcji i reakcji, przyczyny i skutku, co posiejesz, to zbierzesz. Według słów Jezusa Chrystusa, Boga, co posiejesz, to zbierzesz zawsze. Także te niesprawiedliwości, które widzicie, nagłą śmierć, kalectwo, wszystkie inne nieszczęścia, to jest nieprzypadkowe. To wynika z poprzednich żyć. Mimo że one tutaj na ziemi, w świecie materialnym, objawiają nam się jako niesprawiedliwości, tak naprawdę to jest jedna wielka Boża sprawiedliwość. My przychodzimy wszyscy ze świata zwierzęcego, ze zwierząt, takie udomowione pieski czy kotki, warto z nimi rozmawiać i wykazywać chęć spotkania się w przyszłym życiu już jako ludzie, albo może nawet czasem i w tym samym życiu, jak pojedziemy gdzieś na wakacje do Afryki, czy Ameryki, czy Azji, to ktoś nam się rzuci na ramiona zupełnie tak, no, bezinteresownie, naturalnie, a my nie będziemy wiedzieli, dlaczego ta osoba tak rzuca się nam w ramiona, tak patrzy na nas z uwielbieniem, a to okazuje się, że ten człowiek to był nasz piesek czy kotek. I taka jest prawda Boża. Także nie traktujmy swoje zwierzątka domowe z należytym szacunkiem i odpowiednim przywiązaniem, bo to ludzie, z którymi się kiedyś będziemy spotykać. Tak jak kochaliśmy swojego pieska czy kotka, tak też spotkamy się już z tym zwierzakiem jako człowiekiem w przyszłym życiu. Oczywiście on będzie zaczynał tą drabinę od podstaw, także to będzie pewnie gdzieś w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Nie od razu. Zapewne w środowisku intelektualnym, wykształconym i tak dalej, i tak dalej. Ale wróćmy do drabiny ewolucji duchowej, tak jak ją zobaczyła Nel Halina Noel i tak jak rozrysowała i jak to się odbywa. Wielu z Was się pewnie zastanawia, jaki jest sens życia. Ta drabina ewolucji duchowej jest w tomie siódmym dyktowań Świat według świętych. Ona jest tutaj dokładnie rozrysowana. Tak jak zresztą tutaj na kserokopii. Tu jest ta drabina ewolucji duchowej, tego wspinania się naszego z życia na życie przez dziesiątki, a może nawet setki żyć. Kierunek jest do góry, bo się tak przyzwyczailiśmy, chociaż to
nie ma większego znaczenia, bo czas i przestrzeń w świecie ducha nie istnieje, nie ma czasu ani przestrzeni. Ale dobrze, wróćmy do drabiny ewolucji duchowej. Na najniższym poziomie stoją ludzie, dla których najważniejsze jest jestem ja. To jest ta najbardziej prymitywna jedynka. Ja. Ja i tylko ja. Nic więcej się dla nas nie liczy. Nikt inny. No i tutaj ten duch jest mocno zabrodzony. Także prawie nie widać. To jest też oczywiście wpływ złych sił, czyli tej energii niszczącej, destrukcyjnej. Bardzo mały wpływ, znikomy, prawie żaden tych dobrych, pozytywnych elementów. Także tu widzicie na tym prawie tego ducha naszego nie widać. On jest tłamszony przez te nasze ziemskie, przez egoizm głównie, bo od nas zależy tylko, czy złe siły będą miały dostęp. Dostęp przez złych sił do nas jest przez negatywne cechy, takie jak egoizm, chciwość. Tak jak boska miłość ma dostęp do nas przez nasze otwarte serce, miłosierdzie, pomoc innym i tak dalej. Także to jest ten najniższy poziom. Wyżej już stoją na wyższym poziomie osoby, dla których nadal ja jest na pierwszym miejscu, ale tutaj dochodzi moja rodzina. Także tutaj już mniej, ale ten duch nadal jest też jeszcze mocno niewidoczny, zabrudzony, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć. I and my family, jak to pani Halinka nazwała, na tym najniższym jest I, monster, monster me. Także tutaj ja nadal jest, ale już dochodzi, że dbamy o swoją rodzinę. Tacy ludzie na tym schodku ewolucji drabiny duchowej już mają tę cechę, że potrafią zadbać o swoją rodzinę, coś zrobić. No, dbają. Jest to wyższy schodek, bo na tym pierwszym jest tylko ja i tylko ja. I nie ma znaczenia, czy to jest rodzina, czy obcy. Po prostu nie liczą się takie osoby z niczym. Trzeci stopień, ale ten duch też jest jeszcze nabrudzony, chociaż już się trochę przebija. To jest ja, moja rodzina i inni. Obce nam osoby, dla których, którym też możemy okazać te pozytywne ludzkie cechy. Także tak z życia na życie ludzie, którzy się stoczyli, właśnie przechodzą takie stopnie tej drabiny ewolucji duchowej. Nadal jest ja, ale to ja jest jednak na równi z tym, że moja rodzina jest też bardzo ważna. No i inni zaczynają się liczyć. Obcy zupełnie ludzie. Kiedyś w ogóle nie liczyliśmy się z obcymi ludźmi, poza swoją rodziną. A teraz zaczynamy dostrzegać, zwracać uwagę na potrzeby innych, na to, że no, możemy im w jakiś sposób
dopomóc, okazać im troskę i tak dalej. Tu jest czwarty stopień, że się tak wyrażę. Ten duch jest jeszcze nabrudzony, ale już nie tak bardzo i nie tak strasznie jak na pierwszym czy drugim stopniu. Tu już przebija. A dlaczego? Dlatego, że na pierwszym miejscu stawiamy rodzinę, swoją rodzinę. Później jesteśmy my, a później są inni. To jest duży krok tutaj na tym szczeblu, jeżeli chodzi o wspinanie się po drabinie ewolucji duchowej, bo już nie jest ja na pierwszym miejscu, a rodzina. Tutaj są osoby, które potrafią poświęcić życie dla swojej rodziny. Nawet w tym odruchu ten duch nasz się sprawdza. To miał miejsce taki wypadek. W Warszawie, zdaje się, to było, kiedy samochód pędzący wjechał na rodzinę na pasach. Znaczy, by pewnie ten kierowca rozpędzony, jadący dwa czy więcej razy przekraczający szybkość, zabił dziecko i żonę, ale udało się mężowi zepchnąć wózek z dzieckiem i swoją żonę z tych pasów, zanim ten rozpędzony samochód nie walnął w niego, a więc potrafił w tym odruchu, wtedy działamy instynktownie, uratować swoją rodzinę. Sam niestety poświęcił życie, sam niestety zginął na tych pasach, ale tu już jest właśnie, to jest ten element. Na to nie byłoby stać ludzi, dla których ja jest najważniejsze. To wielkie ja, tak jest. Po angielsku I, zawsze pisane z dużej litery. Także tutaj już właśnie doszedł ten element. Tych ludzi nie byłoby stać na poświęcenie życia w jakichś ekstremalnych sytuacjach dla swojej rodziny. Teraz już mamy piąty schodek. Tu już jest mniej ten duch zabrudzony, zanieczyszczony tymi ziemskimi słabościami naszymi. Coraz bardziej ten duch przebija do nas, do naszej świadomości, do tego, że mamy przemożnego ducha. Tutaj mamy nadal rodzina, i inni. To ja właściwie jest na dalszym planie. Przede wszystkim liczymy się z potrzebami swojej rodziny, pracujemy na rzecz swojej rodziny, poświęcamy się wychowaniu dzieci, poświęcamy się wykształceniu i liczą się bardzo też dla nas inne osoby, inni, przyjaźnie, poświęcanie się w imię przyjaźni, bezinteresowna pomoc już tutaj wchodzi w grę, także widzicie, tu jest ten też wielki skok na drabinie rozwoju ewolucji duchowej. Mamy szósty schodek, tak jak to rozrysowała Nel Halina Noel.
I tutaj mamy wielki skok. Inni i rodzina. Także na pierwszym miejscu są stawiani obcy. Rodzina też jest ważna. Ale liczą się dla nas potrzeby innych. To jest już wkraczanie na ścieżkę świętości, czyli tej najwyższego stopnia rozwoju na drabinie ewolucji duchowej, bo po osiągnięciu tego stanu świętości, który nie ma wiele wspólnego z Kościołem, no ale tu w tej jesteśmy wychowani w tradycji chrześcijańskiej, więc używam tego słowa świętość. To są najwyższe wibracje zbliżone do wibracji boskich, do wibracji Stwórcy. Zaraz będziemy to omawiać. Także inni i rodzina, te potrzeby innych są dla nas ważne. Tutaj poświęcamy się dla innych, pracujemy na rzecz innych. Mamy rodzinę, ale już potrafimy poświęcić się jakiejś pracy charytatywnej, bezinteresownemu, dopomaganiu innym osobom. I mamy siódmy stopień, gdzie przede wszystkim liczą się inni. Nasz duch już staje się czysty, wyczyszczony z tych ziemskich elementów. Może jeszcze mamy jakieś własne, indywidualne. Ale tu już jest ten stopień najwyższy prawie świętości, tego sensu życia, no bo czy chcemy, czy nie, wszyscy się wspinamy po tej drabinie ewolucji duchowej. Upadamy, staczamy się o kilka stopni, ulegając pokusom, ulegając podszeptom złych sił. Od razu omówię ten najwyższy stopień i tutaj Nel Halina Noel napisała humanity, czyli ludzkość, wszyscy ludzie. To jest właśnie ta duch osiąga stan świętości, czyli tych najwyższych wibracji, zbliżonych do wibracji Jezusa, Boga. Gdzie praktycznie poświęcamy życie dla innych. I tutaj są dobrym przykładem święci. Zwłaszcza na przykład wcześniej chrześcijanie z czasów Jezusa Boga, pierwszych uczniów, apostołów, którzy później przekazywali tą wiarę innych i szli do Imperium Rzymskiego i jakoś od środka miłością i miłosierdziem rozsadzali to imperium, które w końcu padło w 470 którymś roku. Rozsadzane tą miłością, ale ci pierwsi chrześcijanie to byli fantastyczni ludzie. Poświęcali życie, oddawali życie za wiarę Chrystusową. Oni czuli, rozumieli i odczuwali, że tak naprawdę nic im nie mogą zabrać, nikt im nic nie może zrobić, mogą co najwyżej zniszczyć ciało, ale ich duch jest nieśmiertelny, ich duch jest wieczny, zawsze trwający. Jakoś Chrystus zwłaszcza, te najwyższe wibracje boskie, bo wolą Boga było urodzić się jako człowiek z normalnych rodziców i żyć jako Jezus. Te najwyższe wibracje to było właśnie te wibracje świętych, które zbliżyły się do wibracji, czy nawet zrównały z wibracjami boskimi, tymi najwyższymi, gdzie poświęcało się życie dla,
dla innych. I w tej sytuacji Bóg, Chrystus, Jezus, kochający swoje dzieci, które oddają życie, ci ludzie nie odczuwali bólu. To się dzieje też i do dzisiaj. Ludzie męczeni, krzywdzeni, oddający życie za wiarę, nie odczuwają bólu. Po prostu Bóg przychodzi, jest, znaczy zawsze, ale w jakiś sposób czyni nasze ciało nieczułe na ból, wyłącza system nerwowy. Nie wiadomo, jak to się dzieje, to są boskie drogi, niezbadane, nietknięte przez naukę. To samo się dzieje, jeżeli ktoś cierpi, a my prosimy Boga, a to będzie temat kolejnej, innej audycji. Ja to nazwałem boska eutanazja, może to nie jest najlepsza nazwa, ale spotkałem się z takimi przypadkami osobiście i omówię je, kiedy na naszą prośbę czy prośbę umierającego Bóg przychodzi i zamyka oczy w spokoju, a osoba cierpiąca przestaje cierpieć w tych ostatnich godzinach, dniach nawet życia i nie odczuwa żadnego, ale to żadnego bólu. Także jeżeli macie bliskie osoby cierpiące na łożu śmierci, to proście Boga i niech te osoby też poproszą, a na pewno tak się stanie. Wystarczy gorąco o to poprosić. Wracając do tej drabiny ewolucji duchowej, to jest ten stan świętości. Takim przykładem była też Waleria Sikorzyna, święta, nieuznana przez Kościół, bo jak mówiłem, świętość nie ma, no ma trochę wspólnego z Kościołem, ale to nie czyni Kościół kogoś świętym, a to czyni Jezus Bóg, a właściwie człowiek sam, wspinając się i osiągając taki stan. Świętą właśnie była nauczycielka Nel Haliny Doel, Waleria Sikorzyna. Jej dyktowanie jest w tomie pierwszym i jeszcze w innych tomach też, która bezinteresownie poświęciła życie dla dopomagania innym. Opisywałem już i w tomie piątym jej wizje różne i tak dalej. Ona zobaczyła świętego Franciszka, który jej pokazał, że gdy zawiesisz swoje ja na krzyżu, będziesz mogła w pełni dopomagać ludziom. Tu chodzi o to właśnie, o to poświęcenie dla innych, na ile jesteśmy w stanie się poświęcić. A Sikorzyna całe swoje późniejsze życie oddała na dopomaganie innym, potrafiła stawiać diagnozy nawet na odległość, nie brała żadnych pieniędzy, stała tam jakaś szkatułka, kto chciał, mógł, coś tam wrzucał, ale nie było żadnego, czyniła to bezinteresownie, bez pobierania opłat. Jednak to pobieranie opłat wkracza już w inny element zysku. Tak, zresztą historię parę razy opowiadałem, że inkognito przyszedł do Sikorzyny, tam wtedy była Nel Halina Noel, ona jej dopomagała, to była jej nauczycielka za życia, później się stała jej nauczycielką duchową po śmierci. Przyszedł inkognito jakiś bardzo bogaty człowiek, oczywiście Sikorzyna nie wiedziała, traktowała wszystkich równo, a nawet gdyby wiedziała, to by też go tak samo potraktowała jak innego człowieka. Zdiagnozowała u niego słusznie, to wtedy jeszcze nie było w latach 60. Takiej diagnostyki jak dzisiaj, także ona natychmiast widziała zarodek jakiejś choroby czy schorzenia. Stwierdziła początki nowotworu i różne inne elementy. Wszystko wypisała temu człowiekowi. Wszystko się oczywiście potwierdziło, sprawdziło, bo kiedyś przyszedł do niej czek na $250,000. To jest olbrzymia suma. Po prostu tak to wycenił ten milioner, który do niej przyszedł. Inkognito przyleciał ze Stanów do Londynu. Zresztą Sikorzyna wielokrotnie latała do Chicago, do innych miast i tam też stawiała diagnozy i miała też dar magnetyzowania, leczenia, także leczyła. Nawet niepełnosprawni kalecy wstawali z wózka, także miała naprawdę ten boski dar uzdrawiania.
Te u nas się, w każdym z nas rozwijają różne dary, jeżeli tylko chcemy, i od nas zależy, jak tym swoim darem pokierujemy, czy będziemy chcieli na nim zarabiać. Nie ma nic złego w zarabianiu, ale ten dar poprzez tą naszą chęć zysku, zarabiania, nie rozwinie się tak, jak u osób, które bezinteresownie zdecydują się poświęcić życie dla dopomagania innych. On będzie sobie tam kiełkował, rozwijał się w zależności. Będzie zawsze taki balans pomiędzy tą chęcią naszą do pomagania innym, a pomiędzy zarabianiem. Zawsze będzie taka waga. Nigdy to nie wybuchnie tak jak w przypadku bezinteresownego dopomagania. Także myślę, że wyjaśniłem Wam, na czym polega ta drabina ewolucji duchowej. To jest nasz sens życia, dążenie do tych boskich wibracji, zbliżanie się. Ale nie ma nic złego, jeżeli na to poświęcimy 100, 200, 300, 400 żyć, albo w ogóle nie będziemy chcieli być świętymi. Nel Halina Noel powiedziała, że ona tak kocha życie, że nigdy nie będzie chciała być świętą. W każdym razie nie widzi takiej potrzeby, bo jej życie tak odpowiada z tymi wszystkimi ziemskimi przyjemnościami, które nam życie tutaj na ziemi daje, że się chce rodzić raz za razem. Ja podobnie wcale nie chciałbym być świętym, a wręcz uważam, że takie malutkie, nieistotne grzeszki to też od czasu do czasu są pozytywne, bo powodują, że rodzimy się i rodzimy się szybciej. W poprzedniej audycji Prawda Boża przy tablicy omawiałem swoje poprzednie życia, także zachęcam też do zajrzenia tam, bo mamy przecież mnóstwo darów tutaj ofiarowanych przez Boga. Już nie mówię o tym dopomaganiu innym, miłosierdziu, ale chociażby słońce, dzięki któremu mamy tutaj to życie takie piękne, piękne pożywienie, które możemy sobie przyrządzać, radość ze spożywania. Seks jest ogromnym darem Boga. Etyczny seks oczywiście, o tym też będę mówił. Omawiał to w osobnej audycji. Najlepiej jak jest miłość i seks, a księża w ogóle powinni w kościołach uczyć o potędze, boskiej potędze orgazmu, czy wspólnej ekstazy, delikatniej to nazywając, która potrafi przenosić góry i stwarzać nowe, wspaniałe rzeczywistości. No ale niestety nie uczą tego, bo w XII wieku został wprowadzony celibat i wszystko się dzieje po cichu, po kryjomu, pod stołem, a że księża są pozbawieni odczuwania tej przyjemności, tej cielesnego związku z kobietą, dlatego dochodzi do wypaczeń i dlatego doszło do tak strasznej też pedofilii. W tomie siódmym, Świat według świętych, jest właśnie ta drabina ewolucji duchowej, a jeszcze tam wprowadziłem kartę bezinteresownego pomagania nieznajomym w potrzebie. I warto sobie zapisywać jakieś takie bezinteresowne uczynki pod wpływem serca. To nieważne, czy my jakiś drobiażdżek, komuś kupimy jedzenie, pomożemy staruszce przejść przez ulicę, czy damy komuś dom, samochód, to nie ma znaczenia. Tu się liczy ten element to, co potrzebuje dana osoba. My nigdy nie wiemy, co naprawdę tak drugą osobę ucieszy. A tutaj chodzi o tą radość tej osoby, której dopomogliśmy bezinteresownie. Bo ta radość, wdzięczność, właśnie to jest ta energia, która winduje nas na wyższe szczeble drabiny ewolucji duchowej, ale już w tym wymiarze ziemskim winduje nas, daje nam coraz większą wolność wybierania, u jakiej matki się chcemy urodzić, że już nie musimy ze względu na swoje błędy rodzić się w patologicznej rodzinie, gdzie będziemy zabici w ekstremalnych przypadkach jako dziecko,
czy coś takiego, czy podrzuceni i nasz los będzie, nie wiem, będziemy sprzedanym dzieckiem, bo handel dziećmi niestety zawsze kwitł i kwitnie, tylko będziemy sobie mogli wybierać coraz lepszych rodziców w coraz lepszych rodzinach, będziemy chcieli zajmować jakieś stanowisko, to sobie wybierzemy matkę lekarkę, ojca prawnika albo matkę polityka, czy ojca polityka z wpływami i to nasze życie będzie o tyle łatwiejsze, ale tylko w ten sposób buduje się to nasze lepsze życie bezinteresownymi uczynkami. Ja tutaj dołożyłem, kim chcę być w przyszłym życiu i tutaj przy bezinteresownych uczynkach można sobie wypisywać, kim się chciało być, by chciało być w przyszłym życiu, jakie zajmować stanowisko, co robić. Mnie zawsze książki interesowały, jak chcę sobie budować przyszłe życie, że chciałbym być wydawcą, urodzić się w Stanach Zjednoczonych, bo to jednak największy wpływ, mimo też tam wielu nieprawidłowości i wpływu złych sił, to jednak ma się tą możliwość, żeby na przykład być wydawcą o tym światowym rozmiarze ze względu na język, o światowym kalibrze, żeby być tym wydawcą właśnie tam. Także taka jest moja intencja, tak bym chciał, na ile mi się to uda, zobaczymy. Ale właśnie tak się buduje też te swoje przyszłe życia. Jeżeli chodzi o sens życia, to jest doświadczanie. Będzie o tym też w Biblii XX wieku, którą przygotowuję na podstawie dyktowań Jezusa Boga, Jezusa Chrystusa Boga, że Bóg chce doświadczać przez nas to, co robimy. I Boga, tak jak dzieci, bo jesteśmy na podobieństwo Boże, jesteśmy dzieci Boże. Mamy rodziców fizycznych, ale też mamy rodziców duchowych. Naszymi duchowymi rodzicami to jest właśnie Bóg, Stwórca. Te najwyższe wibracje, Jezus Chrystus. I Bóg pragnie przez nas doświadczać. Stworzył nas też pewnie i po to, żebyśmy doświadczali i dzięki temu Bóg doświadcza też. Boga boli, gdy dzieci Boże zbaczają z drogi, krzywdzą innych, są na tym najniższym stopniu drabiny ewolucji duchowej, ale też cieszy, jeżeli człowiek się wspina po tej drabinie ewolucji duchowej i osiąga te najwyższe stopnie, szczeble. I Bóg nam, pamiętajcie, zawsze dopomaga. Jest w naszym sercu. Wystarczy się wyciszyć swoje ego, wyciszyć swoje ja, a odczujemy to. Boskie wibracje, bo wszyscy jesteśmy dzieci Boże i wszystkich nas Bóg traktuje równo, bez jakiejkolwiek ulgi dla kogokolwiek. Wszyscy jesteśmy równi wobec Stwórcy, wobec Boga, wobec tych najwyższych wibracji. Także myślę, że tu wyjaśniłem w miarę jasno tą drabinę ewolucji duchowej, którą znajdziecie w tomie 7. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami pod audycją. Postaram się odpowiadać w miarę regularnie na Wasze pytania i poruszać też tematy, jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, to proszę też wpisywać. Jedną z najbliższych audycji poświęcę tej boskiej eutanacji, bo tu było parę pytań na ten temat właśnie o umieraniu naszych bliskich, jak postępować, jak to robić i jak to się odbywa, ta nasza śmierć fizyczna, to odłączanie się naszego ducha od ciała fizycznego, z którym się połączyliśmy w momencie pierwszego oddechu, gdy się urodziliśmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam też na mój drugi kanał Szlachetne Zdrowie, gdzie się dzielę tylko terapiami i metodami, które sam doświadczyłem i doświadczam. Dlatego moje zdrowie się poprawiło. Czuję się o wiele lepiej niż się
czułem jeszcze 1,5 czy 2 lata temu. Także tam też zapraszam na kanał Szlachetne Zdrowie i zapraszam do kolejnych audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do miłego.